Stany Zjednoczone są obecnie jednym z potężniejszych państw na Ziemi, zarówno pod względem militarnym, jak i ekonomicznym. Jednak po naszej stronie globu zdaje się rosnąć rywal godny wujaszka Sama. Taki, który mógłby zająć jego miejsce na podium i ponownie znaleźć się w centrum świata. Mowa tu oczywiście o Unii Europejskiej. Dziś zastanowimy się, jak bardzo powinna się nas obawiać Ameryka oraz czy istnieje szansa na powstanie Stanów Zjednoczonych Europy. W granicach Unii Europejskiej znajdują się jedne z bogatszych krajów na świecie. Każdego roku kolejne państwa przyjmują euro. Czy europejska integracja przerodzi się w Europejską Federację? Jest to coś, czego na pewno wielu z nas wolałoby uniknąć, choć możliwe, że europejska flaga zastąpi kiedyś flagi narodowe. Spójrzmy na chwilę w przeszłość. Początki Unii Europejskiej, albo by być bardziej dokładnym jej poprzedników, sięgają końca II wojny światowej. By zjednoczyć Europę i powstrzymać powrót nacjonalizmów, które doprowadziły do Wielkiej Wojny, poczęła rodzić się idea jednej Europy w formie organizacji międzynarodowej. Jej celem miało być zacieśnienie więzów pomiędzy jej członkami, m.in. pod względem politycznym, ekonomicznym i społecznym, co zapewniłoby pokój w regionie. Unia posiada obecnie 28 członków, w tym 4 z 7 krajów wchodzących w skład grupy G7. W 2008 gospodarka państw strefy euro stała się największą gospodarką świata, wyprzedzając USA o całe 40 milionów dolarów. Rozwój gospodarki pozwala na realizację celów Unii, zjednoczenie obywateli Europy poprzez stworzenie europejskiego obywatelstwa oraz zwiększenie znaczenia państw członkowskich na arenie międzynarodowej. Jednak dzisiejsza Unia jest już zupełnie innym tworem niż była w momencie założenia. Dr Andrew Lilko, dziennikarz i ekonomista, uważa, że stworzenie strefy euro oraz postępująca integracja prowadzi do stworzenia politycznej Unii na wzór państw federacyjnych, jak na przykład Stany Zjednoczone. W 2014 Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, utworzenie Federacji Europejskiej nazwała odpowiedzią na kryzys. Według niej kraje ze strefy euro powinny stworzyć unię fiskalną, co powinno być możliwe do 2020 roku. Podobnego zdania był prezydent Francji François Hollande, wzywający do utworzenia rządu krajów strefy euro z własnym budżetem oraz parlamentem. Patrząc na rosnący eurosceptycyzm, póki co można by te plany wrzucić między bajki. Co by się jednak stało, gdyby takie rozwiązanie miało być odpowiedzią na inny kryzys, na przykład wojnę z Rosją, wojnę domową albo walkę z terroryzmem? Ludzie w czasie wojny są zazwyczaj skłonni akceptować bardziej radykalne zmiany. Niektórzy sądzą, że Unia byłaby nawet w stanie taką sytuację sprowokować, tylko po to, by przyspieszyć moment utworzenia federacji. Już teraz europejskie armie stanowią poważną siłę. W samym 2012 Unia wydała 281 milionów dolarów na obronę, wliczając w to projekt myśliwca Eurofighter Typhoon. Kolejnym krokiem mogłoby być stworzenie armii niezależnej od NATO. Nie można zapomnieć, że Unia posiada 500 bomb nuklearnych. Z drugiej strony jest jednak Wielka Brytania chcąca opuścić Unię, kryzys strefy euro oraz drastyczne różnice między poszczególnymi krajami Europy. Czy Stany Zjednoczone Europy jako odpowiedź na konflikt zewnętrzny lub wewnętrzny naprawdę zostałyby zaakceptowane przez Europejczyków? Tutaj trzeba by zadać pytanie, jak wiele przeciętny obywatel miałby do powiedzenia w tej sprawie. A wy jesteście za czy przeciw Unii Europejskiej? Koniecznie piszcie w komentarzach na dole. Poza tym, jeśli przegapiliście poprzedni odcinek, kliknijcie tutaj lub tutaj w symbol i, jeśli oglądacie mnie na telefonie, by zobaczyć instrukcję, jak przetrwać apokalipsę zombie. Ja się z wami żegnam, a my widzimy się w przyszłym odcinku. Czołem!